Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Memobon, pomocnego przy zawrotach głowy, wspomagającego pamięć i koncentrację. Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć troszkę o udorach mózgu, dlatego że spłynęło takie pytanie od Pani. Pani się pyta w następujący sposób. W mojej rodzinie często występują udary mózgu. Czy można się jakoś przed nimi zabezpieczyć? Proszę Państwa, udary mózgu są spowodowane najczęściej zakrzepem albo zatorem tętnicy mózgowej. Zakrzep tętnicy mózgowej częściej występuje u osób starszych, a także częściej występuje w okresie tak zwanym grzewczym, bo jak to już dowiedziono parę lat temu, smog ma wpływ na to, jak często występują zakrzepy tętnicy mózgowej i co za tym idzie, konsekwencją tego mogą być udary i niedowłady, bądź też inne konsekwencje neurologiczne. Więc pierwsza sprawa to oczywiście czyste powietrze, no ale to już musimy sami do siebie zaapelować i do rządzących, żeby to jakoś przeprowadzili, żeby to powietrze się wyczyściło. Natomiast co my możemy sami dla siebie zrobić? Musimy mieć aktywność fizycznie. To jest ważna rzecz nie tylko jako kwestia rehabilitacji, ale także jako kwestia zapobiegania udarom mózgu. I to zapobieganie udarom mózgu jest o tyle ważne, ten wysiłek fizyczny, że wtedy cały nasz organizm pracuje lepiej. Brak aktywności fizycznej, a tak to się dzieje w tej chwili, kiedy mamy pandemię, a nagrywamy ten program w grudniu 2020 roku, też sprzyja niestety powstawaniu zakrzepów. Sam COVID, który nas atakuje, jako powikłanie ma powikłania zatorowo-zakrzepowe. Więc mamy sytuację, która nam nie sprzyja i środowiskowo, i chorobowo. Zatem co należy, co można zrobić? No można na przykład zmodyfikować swoją dietę. Są pewne potrawy, pokarmy, które my możemy spożywać i one będą powodowały rozszerzenie się tętnic w obrębie mózgu, a nie tylko. Na przykład są substancje, które sprzyjają wytwarzaniu się w naszym śródbłonku naczyniowym tlenku azotu. I to nie jest tylko nitrogliceryna, czyli chemiczna substancja, ale także na przykład produkty, które znajdują się w burakach, w kapuście, w brokułach, które można spotkać w szpinaku, w sałacie. No, po prostu są rośliny, które możemy wykorzystać do tego, aby nasz śródbłonek produkował tlenek azotu, a przez to zmniejsza prawdopodobieństwo zatorowe. Mamy też, tak też działa wino czerwone, bogate w resweratrol. Oczywiście nie namawiamy do spożywania jakichś dużych ilości wina, bo to jest jednak alkohol, ale jedna, dwie lampki to jest wystarczająca ilość do tego, żeby ten efekt terapeutyczny się pojawił. Można oczywiście też stosować ekstrakty ze skórek ciemnych winogron, podawane podjęzykowo. Ja tak zalecam swoim pacjentom, sam zresztą tak przyjmuję i to też będzie działało w sposób odpowiedni. Jeżeli chodzi o preparaty ziołowe, o rośliny, to takim królem układu naczyniowego jest liść miłorzębu japońskiego, ale oczywiście nie herbatka z tego liścia, tylko ekstrakty standaryzowane na zawartość ciałczynnych. Dlatego, że te ekstrakty są jakości odpowiedniej, są odpowiednio przygotowane. I proszę Państwa, można ten miłorząb łączyć w różny sposób. Może być podawany samodzielnie jako nalewka, bądź też ekstrakt suchy w kapsułkach czy w tabletkach. Ale w ziołolecznictwie, jak już Państwu wielokrotnie wspominałem, najważniejsze są mieszanki. I na przykład ja stosuję preparaty ziołowe na bazie miłorzębu, ale jeżeli na przykład mam problem z żylakami, czy też problemy z naczyniami włosowatymi, to ja łączę ekstrakt z miłorzębu z ekstraktem z kasztanowca. Jeżeli mam problem związany z niedokrwieniem mięśnia sercowego, chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia, dobrze jest połączyć miłorząb japoński z ekstraktem z kwiatostanu głogu. Jeżeli jest problem związany z zaburzeniem krwienia mózgu, to można łączyć tenże właśnie miłorząb japoński z żeńszeniem i ekstrakty z żeńszenia powodują poprawę ukrwienia mózgu, łagodzą szumy uszne, zawroty głowy. Można ten efekt uzyskać. Tak więc można w naturalny sposób
zmniejszyć prawdopodobieństwo udarów mózgu, używając do tego właśnie tych surowców zielarskich, o których Państwu wspomniałem. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Memobon, pomocnego przy zawrotach głowy, wspomagającego pamięć i koncentrację.